Czwartek, 34 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z Apokalipsy anioł ogłasza niesamowitą wieść. Oto upadnie Babilon. Upadł Babilon, wielka stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego. Upadł Babilon. Z jednej strony, jak myślimy o Babilonie i porównujemy wielkość Babilonu z Jerozolimą, to dla mieszkańców Izraela, dla mieszkańców Judy, dla tych, którzy byli w niewoli babilońskiej, wiedzieli doskonale, że to jest niesamowita siła i Babilon może upaść. I też kiedy myślimy o Rzymie, Babilon ma symbolizować Rzym, ma odnosić się do Rzymu, który wtedy miał ponad 1 000 000 mieszkańców, był największym miastem przecież świata, wydaje się niezniszczalnym, a jednak Jan mówi upadnie. Upadnie, to upadł w czasie przeszłym, perfectum propheticum, które zapowiada to, co się stanie w przyszłości, tak jakby to już widział. Widział, zniszczone jest, jest nadzieją dla ludzi. Jest nadzieją, bo wydaje się, że to, co jest wielką nierządnicą, to, co jest złem, to, co jest przeciwieństwem, że ono jest tak mocne, że my przegramy, to my upadniemy, to my się zniechęcimy, to my odejdziemy. A jednak prawda jest taka, i Apokalipsa mówi o tej nadziei. Nadziei prawda jest taka, że to zło przegra. Że zło przegra, musi przegrać. Bo dobro jest pierwotne, bo dobro jest wszechmogące, bo dobro jest najbardziej trwałe. I o tym też mówi psalmista. Otóż w psalmie 100 mówi psalmista: Pan jest dobry, jego łaska trwa na wieki, leolam, a jego wierność przez pokolenia. Czyli to, co trwa na wieki, to nie jest nienawiść, to jest łaska, to nie jest zemsta, to jest łaska. Łaska, można by przetłumaczyć, życzliwe nastawienie, dobre nastawienie Boga, ono się nigdy nie skończy. Leolam na wieki znaczy na zawsze, nigdy się nie skończy, na okres bezterminowy. Bezterminowy, naprawdę, tak samo wierność. Mówimy, wierność jest na chwilę, życzliwość jest na chwilę, miłość jest na chwilę, to nieprawda. Jest taka miłość, która jest wieczna, jest taka wierność, która jest wieczna, jest taka łaska, która jest wieczna. Nie tęsknicie za czymś takim? Nie tęsknimy za czymś takim? Nie chcielibyśmy być wiecznie kochani? Nie chcielibyśmy wiecznie być z kimś, kto jest nam wierny, kto jest nam dobry, życzliwy? Nie chcielibyśmy żyć w takim świecie i w sobie mieć również taką rzeczywistość miłości, wierności i łaski? Ona jest. Ona jest z Bogu i w Bogu. Ewangelia opowiada o tym, że przyjdzie taki czas na Jerozolimę, że zostanie ona zburzona. Jezus to opowiada wtedy, kiedy Jerozolima jeszcze nie jest zburzona. Opowiada wtedy, kiedy świątynia wydaje się jeszcze jednym z wielkich cudów świata, a jednak on przepowiada przyszłość taką, która no oznacza ciężkie czasy. Czy ta Ewangelia nie jest dla nas jakimś takim znakiem tego, że Jezus potrafił przepowiadać przyszłość? Że Jezus znał się na przyszłości? Przecież przyjdzie wojna rzymska w 70 roku i zniszczy świątynię. Przyjdą takie czasy, że rzeczywiście poganie będą deptać to miejsce święte. Jezus to przewiduje. Jezus to przepowiada. Czyż nie dlatego, że jest prorokiem? Czyż nie dlatego, że jest posłanym od Pana Boga? Z jednej strony myśmy się przyzwyczaili, że Jezus jest Bogiem, że mówi prawdę, ale z drugiej strony jest coś takiego, że jakby zapomnieliśmy o tym, że On naprawdę przepowiada przyszłość. Więc jeżeli mówi o tym, co będzie na końcu świata, jeżeli mówi o tym, co będzie po śmierci każdego z nas, jeśli mówi o tym, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, czemu Mu nie wierzyć? Czemu Mu nie wierzyć? Czemu w tych naszych różnych dyskusjach czy teoretycznych planach mamy jakąś taką wizję, że nie, Jezus to tak za ostro, to rozdzielał owce od kozów, mówił, że niektórzy będą potępieni na wieki. Nie, że to po prostu, że to nie jest tak jak mówił Jezus. Czy nie boimy się tego, że Jezus wie i zna przyszłość? Czy nie powinniśmy jeszcze raz przeczytać Ewangelii pod tym kątem, co Jezus mówi i czy to jest prawda, czy ja wierzę w to, co mówi Jezus. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.